reprezentant Japonii. Świetny wczoraj w konkursie drużyn mieszanych, który jego kraj wygrał. No, dzisiaj po pierwszej rundzie na drugim miejscu. 99 metrów to była druga odległość pierwszej serii. Zajmuje drugie miejsce. Traci 8,3 punktu do Gregora Schlierenzauera. Taku Takeuchi. Bardzo ładny i daleki lot Japończyka. Świetnie ląduje, skacze pięknie, stylowo. Trzeba powiedzieć, że można się jego skokami naprawdę cieszyć, bo jest na co popatrzeć. 100,5 metra. Taku Takeuchi z Japonii. W karierze nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata. Dwa razy był drugi, raz na trzecim stopniu podium. Dziś w pierwszym skoku bardzo dobrym. 96 metrów. No i 4,3 punktu straty do prowadzącego Michaela Heibecka. No i czy będzie miejsce na podium dla Japończyka? No, za chwilę się przekonamy. Na pewno krótszy skok niż ten z pierwszej kolejki, mimo że z dłuższego najazdu na próg. 96 metrów za pierwszym razem, teraz 95,5 metra, a więc pół metra słabszy rezultat. 95,5 metra miał Roman Kołdelka.